Jeśli graliście w swoim życiu w przynajmniej dwie gry komputerowe, prawdopodobnie zauważyliście, że one wciągają. To jest normalne, jeśli coś lubimy, to nas to wciąga. Niemniej istnieją pewne konkretne mechanizmy, które sprawiają, że od gry nie możemy się oderwać. Warto je zrozumieć. Jak pisał Yuval Noah Harari, jeśli zrozumiemy skąd ludzkość wzięła swoją miłość do trawników, będziemy mogli bardziej świadomie zdecydować, czy nam konkretnie ten trawnik jest potrzebny. On akurat w jednej ze swoich książek pisał o tym, że trawniki stały się modne w czasach, kiedy to ziemia była głównym źródłem bogactwa, i pokazanie wszystkim dookoła, że mamy wystarczająco dużo ziemi i ludzi, którzy dla nas tę ziemię uprawiają, żeby wydzielić kawał terenu na trawnik, o który trzeba dbać, to oznacza, że musimy być bardzo bogaci, bo ta ziemia nie rodzi niczego, co można sprzedać, więc my po prostu na oczach wszystkich palimy pieniądze. Pokazujemy, jak bardzo jesteśmy bogaci, więc trawniki były swojego rodzaju feudalnym odpowiednikiem butów od, nie wiem, nie znam drogich marek butów, chyba Louboutin to się nazywa. Pokazujemy po prostu ludziom, że nas stać. Im większy był trawnik, im lepiej zadbany, tym większe ponieśliśmy koszty i większe ponieśliśmy straty, bo na tej samej ziemi przecież mogło rosnąć zboże albo mogły się paść krowy, co przyniosłoby nam dochód. Kiedy to zrozumiemy, łatwiej nam zrozumieć, czy potrzebujemy trawnik. Kiedy zrozumiemy mechanizmy, które nie pozwalają nam się oderwać od gier wideo, także nam będzie łatwiej to kontrolować. Bo to jest oczywiście świetna zabawa, ale to my powinniśmy kontrolować sytuację, a nie gra kontrolować nas. Te mechanizmy zostały przez graczy zauważone lata temu w formie takiej nie do końca świadomej, wręcz w formie pochwały dla serii gier Cywilizacja. Tam się pojawił taki termin, syndrom jeszcze jednej tury. Faktycznie, kiedy się gra w Cywilizację, zresztą nieważne, czy w część pierwszą, czy szóstą, ten pęd, żeby jeszcze tą jedną turę rozegrać, jest w naszej głowie bardzo silny. I w ten sposób kładziemy się o 3 w nocy i o 5 rano, wstając do pracy, jesteśmy ledwie żywi i myślimy sobie, a po co ja tyle grałem? Choć oczywiście taka sesja z grą może zostawić także wiele miłych wspomnień. Niemniej, tak jak mówię, warto umieć to kontrolować. I tutaj psychologia, którą wielu słusznie uważa za wątpliwą naukę, którą można by zdecydowanie ulepszyć, opisuje dwa efekty, które faktycznie możemy zauważyć w naszym zachowaniu. Jeden nazywa się efektem Zeigarnik, Bluma Zeigarnik. Badaczka z Litwy opisała efekt, zgodnie z którym lepiej nasz mózg zapamiętuje te zadania, których nie dokończyliśmy lub które musimy jeszcze dokończyć. Te działania, które zakończyliśmy, które wypełniliśmy do końca, nasz mózg chętniej z tej pamięci wypiera. To jest bardzo logiczne i miłe ze strony mózgu, jeśli cały czas mamy włączoną kuchenkę gazową i gotujemy rosół, to warto o tym pamiętać, a o tym, że zamknęliśmy drzwi wchodząc do domu, możemy zapomnieć, bo przecież one są zamknięte. Choć oczywiście z tego powodu wielu z nas później chodzi do tych drzwi i sprawdza, czy one zamknięte na pewno były. Drugi efekt, proszę Państwa, to efekt Owsiankinej, badaczka rosyjsko-niemiecka, która opisała efekt polegający na tym, że mamy naturalną tendencję do de facto automatycznego lub po prostu mamy tendencję do posiadania potrzeby, by wracać do nieukończonych zadań. Tu niektórzy opisują to w ten sposób, że jeśli ktoś nam przerwie na przykład czytanie książki, chociażby rozmową telefoniczną, to jesteśmy bardzo skłonni do tego, żeby faktycznie to zadanie natychmiast wznowić, kiedy tylko pojawi się taka możliwość. Więc z natury wydaje się, z tego wynika, jesteśmy gatunkiem konsekwentnym, który chce zadanie ukończyć. I tu samo w sobie to nie byłoby jeszcze dużym problemem. W tej chwili na przykład gram w grę Opus Magnum,
Bardzo polecam, bardzo ciekawa produkcja, choć zdaję sobie sprawę, że trzeba być pewnym konkretnym typem gracza, żeby się bawić w coś takiego. Niemniej osobiście polecam. I w tej grze, proszę Państwa, nie mam absolutnie żadnych problemów, żeby wyznaczyć sobie jasny punkt, w którym kończę rozgrywkę na dany dzień. Wręcz na odwrót, muszę się zmuszać, żeby po tym punkcie zaczynać jeszcze raz. Ta gra polega na tym, że musimy stworzyć pewnego rodzaju uproszczone związki chemiczne. Tam jest kilka elementów, to jest gra o alchemikach. Mamy kilka elementów, nie że całą tablicę Mendelejewa i gra w każdym etapie każe nam je połączyć w odpowiedni sposób, a raczej stworzyć automatyczną fabrykę, która je łączy w określony sposób. Jeśli zaczniemy sobie taki etap, mamy jasno wyrażony cel, dochodzimy do niego drogą prób i błędów i kiedy kończymy dany etap, dane zadanie, ja osobiście mam zastrzyk satysfakcji, ale żeby włączyć kolejny etap, muszę się trochę przemóc, bo kolejny etap oznacza, że zaczynamy całe zadanie od zera. Dopiero co przeszedłem całą drogę od kompletnego zamieszania, od kompletnego braku pojęcia, co ja tak naprawdę mam zrobić i w jaki sposób, przez te wszystkie etapy prób i błędów, aż do finalnego rozwiązania i teraz muszę zaczynać wszystko od zera. Taką grę bardzo łatwo sobie podzielić na mniejsze etapy. Dzisiaj rozwiążę sobie dwie takie zagadki. Rozwiązałem, wchodzę do menu i jeśli nie mam ogromnej ochoty grać dalej, po prostu bez żadnego żalu tę grę wyłączam. Natomiast większość dzisiejszych gier tak nie wygląda. Jednym z dobrych przykładów mogą być gry RPG w stylu Bethesdy, w stylu Skyrima czy najnowszego Starfielda. Przyznam się przy okazji Państwu szczerze, że w Starfielda zagrałem godzinę i nie mam ochoty po prostu. Nie będę mówił, że nie jestem w stanie, ale gra mnie odrzuciła po prostu wieloma elementami, nie mam ochoty w to grać. Niemniej Skyrim jest jednym z przykładów, od których możemy sobie zacząć. Tę opowieść o tym, jak gra pomaga nam tworzyć, tutaj jeden z kanałów YouTube'owych, link poniżej, bo zapomniałem nazwy, wymyślił taki termin, posłużył się takim terminem, pułapka arbitralnego punktu końcowego. Bardzo ładny termin. Pułapka arbitralnego punktu końcowego. Punkt końcowy danej gry zazwyczaj jest jeden, choć różnie z tym bywa, bo mamy chociażby Minecrafta, gdzie tych punktów jest nieskończenie wiele. Każdy z nas może sobie wyznaczyć swój. Ale jeśli trzymamy się póki co przykładu Skyrima i innych gier w stylu RPG-ów Bethesdy, to mamy tutaj wyraźny koniec gry. Gdzieś tam jest koniec gry z napisami końcowymi, z końcem fabuły, gdzie gra ci mówi, przeszedłeś mnie. Ale po drodze tych punktów, do których możemy dążyć, bo sobie je arbitralnie wyznaczyliśmy, są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy. Mówimy tu o wszystkich końcach questów, co jest naturalne. Mówimy tu o zdobywaniu kolejnych leveli w grach RPG. Mówimy tu o zdobywaniu kolejnych przedmiotów, o zdobywaniu nowych umiejętności, co nie zawsze jest równoznaczne w grach z levelowaniem, o odkrywaniu konkretnych miejsc, eksplorowaniu tych miejsc i tak dalej. Gry komputerowe dzisiaj są tworzone, przepraszam Państwa za odgłosy, tam Szyszka zdecydowała się w końcu zjeść śniadanie. Gry komputerowe dzisiaj są specjalnie stworzone w taki sposób, żeby te konkretne cele do wykonania zachodziły na siebie jak zakładki. Ich zazwyczaj jest wiele różnych. Możemy mieć kilka różnych pasków rozwoju, jak na przykład w Dying Light, gdzie osobno rozwijaliśmy bieganie i osobno rozwijaliśmy walkę. Możemy mieć nakładające się na siebie questy. Możemy mieć nakładające na siebie questy z levelami. Na przykład w ten sposób gra może nawet dopasowywać się do naszego flowu levelowania, żeby moment zakończenia questu nie wypadał w tym samym momencie, kiedy zdobywamy nowy level. Wtedy osiągamy faktycznie dobry moment, żeby grę
porzucić na dany dzień. To znaczy, skończyliśmy quest, dostaliśmy nagrodę, w ramach tej nagrody dostaliśmy XP-ki, wbijamy nowy level, do następnego levelu mamy jeszcze 3/4 tego paska albo nawet więcej, więc rozdzielamy punkty, mamy skończonego questa, mamy wbity level, idziemy spać. To nie zawsze tak wygląda i często nie zawsze tak wygląda w sposób celowy, bo kiedy jeden quest się kończy, okazuje się, że on się kończy w miejscu, w którym inny quest, który już wzięliśmy, już zaoferowaliśmy NPC-owi, że go wykonamy, się zaczyna. Jesteśmy już tuż obok. No przecież możemy podejść i go zacząć. Na pasku doświadczenia brakuje nam dosłownie tyle, żeby wbić nowy level, więc zaczynamy ten quest. Ten nowy quest, który był tuż obok. Zaczynamy w trakcie tego questu zdobywać doświadczenie, zdobywamy kolejne 2/3 paska, jesteśmy już tyle od następnego levelu i wtedy quest się kończy. Oczywiście tego typu mechanizmy w różnych grach działają na różne sposoby. Na przykład w jednej z moich ulubionych gier, Factorio, w której mam z 300-400 godzin wbite, tam wiele zadań, w zasadzie wszystkie zadania dzielimy na małe elementy. I często jest tak, że kiedy już na przykład stworzymy sobie jakąś, powiedzmy, linię produkcyjną do tworzenia zielonych płytek drukowanych, takich z obwodami, okazuje się, że pojawia się problem, no bo my zrobiliśmy nową linię, ale ona pożera tyle wypalonej w piecu hutniczym miedzi, wytopionej w zasadzie, że trzeba wzmocnić naszą kopalnię. A kiedy to zrobimy, to mamy już tyle tej miedzi i mamy już gotowe zielone płytki, to jesteśmy już bardzo niedaleko tego, żeby z tych zielonych płytek zrobić sobie no jakiś kolejny element. Już mamy dwa z trzech komponentów, już możemy zrobić coś kolejnego, ale kiedy to zrobimy, tak naprawdę nie jesteśmy na końcu celu, bo celem nie było zrobienie tego kolejnego podzespołu, tylko rozwinięcie jeszcze kolejnego, który wymaga tego poprzedniego, żeby go zbudować. I de facto gra się nigdy nie kończy. Każda meta okazuje się nowym startem i wyścig nigdy się nie kończy. Zauważcie, że to, co mówiłem na temat Opus Magnum, bardzo dobrze pasowało do tego, jak dawniej wyglądały gry sieciowe. Długo tak to wyglądało. Mieliśmy gry sieciowe takie jak Quake 3 Arena, jak pierwsze warianty Counter-Strike'a, jak StarCrafty. Po prostu rozgrywałeś mecz, kończyłeś mecz i trzeba było zaczynać wszystko od zera, co zwłaszcza w takich grach jak właśnie Warcraft czy StarCraft było trudne. Dopiero co mieliśmy ogromną bazę, rozwinięte jednostki i trzeba znowu zaczynać wszystko od zera, co trochę zniechęcało. A jednocześnie oczywiście dawało nam wygodny punkt, gdzie mogliśmy powiedzieć: ok, skończyłem mecz, wygrałem, przegrałem, kończę na dzisiaj. To było wygodne. Dlatego w tej chwili gry sieciowe tak nie wyglądają. Gry sieciowe są obwieszone jak choinka elementami, które zapewniają nam pozorny progres. Dlaczego pozorny? Dlatego, że w grach sieciowych, jeśli gra sieciowa jest dobrze zoptymalizowana, ten progres powinien być pozorny, żeby gracz, który gra już drugi rok w tę samą grę sieciową, przypadkiem nie był przesadnie silny w stosunku do graczy nowych, którzy jeszcze sobie tych nowych karabinów, kolimatorów i innych granatów nie odblokowali. Więc oczywiście ten progres jakiś musi być, to się da wyrównać matchmakingiem, ale to nie jest taki progres jak w przypadku gier singleplayerowych, gdzie gracz może stać się super potężny na tle świata, bo tu mówimy o konkurencji. Ale tutaj jest bardzo podobnie. Kończymy mecz i zdobywamy punkty, które pozwalają nam na przykład odblokować nowy karabin snajperski w Battlefieldzie. My go bardzo chcemy, ale go odblokowujemy i co się okazuje? Okazuje się, że ten karabin snajperski nie jest taki mocny, bo ma podstawowy celownik, który, no karabin jest lepszy, ale celownik w poprzednim karabinie mieliśmy lepszy, więc trzeba grać dalej, żeby odblokować ten celownik. Bardzo podobnie wyglądało to w World of Tanks. Tam takim arbitralnym punktem końcowym dla mnie prywatnie było odblokowanie nowego czołgu.
to był duży zawsze moment. I za każdym razem, nie wiem jak jest teraz, bo przez parę lat już nie grałem, ale za każdym razem jak odblokowywałem nowy czołg, okazywało się, że on nie jest fajny. Po prostu. Bo on będzie fajny, jak mu wymienimy silnik, działo, gąsienicę, trochę podlewelujemy załogę, wtedy będzie fajny. Ale to nie jest tak, że go osiągnęliśmy i poczuliśmy, że to jest jakiś koniec, że udało się. Dobrnęliśmy do celu, który chcieliśmy osiągnąć i teraz już możemy sobie spokojnie grać dalej albo odpuścić grę, bo nie ma co osiągać. Albo odpuścić grę, bo nie ma już nic więcej do osiągnięcia. World of Tanks jest przy tym tak skonstruowane, że kiedy w końcu odblokowaliśmy jeden czołg z jednego drzewka, to przecież po drodze też sobie graliśmy, jak on był jeszcze w bitwie, graliśmy sobie innymi czołgami, więc ten już wylewelowaliśmy, zdobyliśmy kolejny, zarobiliśmy na niego. No to tak się złożyło, że jesteśmy już całkiem niedaleko tego, żeby rozwinąć inny nowy czołg z innego drzewka i już mamy gotowy kolejny cel, do którego możemy dążyć. Więc tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia ze sprytnymi sposobami na to, żeby nas do gry wciągnąć. Ma to oczywiście wymiar ekonomiczny, bo wraz z tymi wszystkimi elementami, proszę Państwa, doszły elementy monetyzujące graczy, którzy grają w jeden tytuł długo. Jeśli sobie popatrzymy na przykład na Assassin's Creed'a, na tą serię, to sami sobie możecie zobaczyć w internetowych encyklopediach, ile było płatnych dodatków do, powiedzmy, Black Flaga, to nie było aż tak dawno temu, a ile było do Valhalla. Ile było płatnej dodatkowej zawartości tutaj i tutaj. Assassin's Creed jest jedną z tych gier, które stały się niesamowicie napuchnięte przez lata i ma to wymiar ekonomiczny. Swoją drogą ostatnio grałem w Far Cry 6 i tam było bardzo podobnie, jeśli chodzi o te nakładające się na siebie cele. To znaczy tam trzeba coś zrobić i myślisz sobie, wykonam tylko tego questa, pojadę tylko tutaj, zniszczę tylko te plantacje, a kiedy już to robiliśmy, no to trzeba było na przykład uciec przed żołnierzami mieszkającymi na tej wyspie, na tej jarze, którzy podtrzymywali ten totalitarny rząd i ta ucieczka kończyła się przy jakiejś kryjówce, przy skrzyni z bronią, po którą można było iść, przy kolejnym posterunku, który można było zniszczyć, przy kolejnym zadaniu, które łatwo było można podchwycić i wyznaczyć sobie ten nowy, arbitralny punkt. Zrobię jeszcze tylko to. Znajdę tylko jeszcze materiały na tę broń. Zrobię jeszcze tylko jedną tą krótką misję i wtedy skończę. Zaczęliśmy to wszystko jednak od cywilizacji, od gry podzielonej na tury i tam także było to zrobione sprytnie. Tam bywało tak zazwyczaj, że jeśli w danej turze kończył się budować budynek w naszym mieście, czy w szóstce dzielnica, czy jednostka, to się okazywało, że w czasie, kiedy ona się robiła, zleciliśmy budowę, rekrutację, marsz jakiejś jednostki w jakieś nowe miejsce i kiedy już to jedno zadanie zostało ukończone w danej turze, to w tej turze mieliśmy aktywne jeszcze 3 odliczania, z czego jedno skończy się w następnej turze. A jak się skończy, będzie można się ucieszyć, że jakieś zadanie zostało wykonane, że nasze miasto jest większe, armia silniejsza, przeciwnik pokonany i tak dalej. Tylko że kiedy to uzyskiwaliśmy i nasz mózg się cieszył, że wypełniliśmy jakieś zadanie, które sami sobie wyznaczyliśmy, to okazywało się, że któreś kolejne zadanie, które zleciliśmy po drodze, znowu jest bliskie końca. I w ten sposób można było grać w cywilizację bez końca i w zasadzie czasem dawałem się w to wciągnąć przy okazji pierwszej cywilizacji. To były, proszę Państwa, inne czasy, innych kanałów dystrybucji gier i jako dziecko dysponowałem wtedy wersją cywilizacji 1, której pliki były uszkodzone w tak dziwny sposób, że nie dało się save'ować. Więc jeśli chciałeś przejść grę od początku do wystrzelenia
statku w kosmos, to trzeba było to zrobić jednym długim przejściem. Nie wiem, jak moja matka się na to godziła, ale przypominam sobie przypadki, kiedy siedziałem przy komputerze jako dziecko tak długo, że ta sztuka się faktycznie udawała i nie obyło się bez tego syndromu jeszcze jednej tury, żeby to ostatecznie osiągnąć. Nie chodzi o to, żebyście Państwo po prostu rezygnowali z gier i uznali, że one Was oszukują. Chodzi o to, żebyście mieli świadomość, jak to działa, żeby umieć się przed tym obronić i wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, bo to my powinniśmy być górą, a nie nasze drobne uzależnienia. Dziękuję pięknie za uwagę i widzimy się niedługo.